Jako, że jeden z nas jest impostorem, to on musi zacząć, że tak powiem, niszczyć rysunki albo robić w ten sposób, żeby reszta źle rysowała, bo hasła mamy odgórne. Tylko, że to nie może być za bardzo oczywiste. Go, go, go! Jesteś odpowiedzialny, zachować spójność wyrazu rysunków. Dziękuję ci. No, otrzymujesz jeden dodatkowy punkt i pewnie prześlesz dalej wszystkie rysunki. Ej, tu jakaś punktacja jest w ogóle! No tak, tak. Zadajmy... O kurde, jakie to jest dziwne. Zmieniło się. W ogóle, dowiedziałem się od widzów, że da się robić kolory inne niż te dostępne. Ej, a ja ten, a jak widać? Jak? A jak widać jak ten? Jak macie po lewej ten... No musisz kliknąć na czarny, to, nie macie wiedziałeś? To wielkie czarne, to zmieniacie na więcej. Nie wiedziałem. Ten, a ja w ogóle nie miałem wpisywania hasła, czemu? To mi smutno. Bo to są dane od tego. Kurczę, dziwna sprawa, ale generalnie, czyli gramy w oszusta, jakiś nowy tryb. W nowy tryb i mamy teraz plażę, dobra. Mamy plażę, nie wiem czy się połapią, ale dobra, spróbujmy. To jest, chodzi o to, że to jest ten. Tu są kocyki, co nie? A tu jest tsunami, co nie? Chciałem takie właśnie tsunami zrobić, że idzie i zaraz te fale tutaj zaleje, co nie? Tak jest generalnie plan. On jest takie trochę spienione chyba. On mówi coś o nowych kolorach w sumie, no jak nie wiem o co chodzi. O co chodzi z tymi nowymi kolorami? Też się słuchałem. Poczekaj, jak to jest z tymi nowymi kolorami? Jeszcze raz powiedz. Jak masz żółty naciśniesz i pod spodem masz ten wielki żółty, to w niego klikasz i masz full RGB. O kurcze, ale numer. No to nieźle. No, to jest OP, OP booster. No, OP Wy booster. O tym nie wiedzieliście. Nie, nie miałem pojęcia. O czym, jak? Okej. Okay. Dobra, teraz swoje kole, co to jest? Sprzątanie, sprzątanie liści. Dmuchawą. Dmuchawą. Sprzątanie, nie sprzętanie. O kurde, nie, coś nacisnąłem. Kurde, nie! Kurcze, nacisnąłem jakiś przycisk. Masakra! No, kopanie grobu. No tak, zacznijmy od tego, byczki, że wy nie możecie mi mówić, co to jest, bo na tym to polega, nie patrzyłem na czat, ale na tym to polega, że ja mam zgadywać, co to jest. Kopanie grobu. No to wiadomo, musi być krzyż, żeby wiadomo było, że to jest grób. I kopanie to musi być łopata, co nie? I musi być szpadel. My chyba nie jesteśmy impostorem, wychodzi na to. Bo jeden z nas jest impostorem, co nie? No i musi być typiarz, który kopie oczywiście. To powiedzmy, że to będzie typiarz. Hehe. I on bierze tutaj rączko i trzyma. I kopie, co nie? I kopie, kopie i tu jest już taka górka wykopanej ziemi, co nie? No, świeżo wykopana. No, świeżo wykopana. Tu już jest taka dziura zrobiona, już wykopana. Co nie? I on dalej kopie. Czyli możemy to... O, to możemy tak zrobić. Niech będzie. No i krzyż też cały zamulujemy, żeby było tak, wiecie, realistycznie. Dobra. Chyba się połapią, że to grób, co nie? No, powinni się połapać. Nie wiem tylko, czy zauważą, że to jest łopata, bo ona jest taka trochę niewidoczna. Poprawmy ją szybko. O, nie zdążę, nie tym przyciskiem. Dobra, powiedzmy, że się uda. Teraz twoje kolejne opisanie tej sytuacji. Proste, Batman! Kto by nie zgadnął, to jest Batman! Wszyscy to wiedzą! Za prawidłowe odpowiedzi na rysunek też są punkty, czy tylko tak, za... Tak, 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 tak. No, to jest Batman! Wszyscy to wiedzą! Co nie? Czyli to są chyba takie domyślne, dobra. 1,5 metra jest wysoko, okej. Okay. Trudne hasło. O, coś nacisnąłem znowu nie tego. 1,5 metra. Co nie? To tutaj narysujemy taką miarkę. O, coś takiego. Co nie? I tu napiszemy, że to jest 1,5 metra. Co nie? Niech będzie. Wow, ale wysoko, co nie? I generalnie tu gościu będzie patrzeć tak od dołu i będzie taki, wiecie, takie będzie miał. Wow, ale wysoko, co nie? Ale wysoko. I patrzy, ale wysoko. Ale wysoko. Ale wysoko. Dobra. Ale wysoko. Dobra, 1,5 metra jest wysoko, co nie? No, i gitara się ma, obraz namalowany, byczki. Proste. No. 1,5 metra jest wysoko. No jest wysoko, jest. Co nie? Więc elegancko. Ten typ ma 80 cm, dobra, no bo dla niego to jest wysoko, co nie? 1,5 metra. Proste. No, teraz twoje kolejne pisanie tej sytuacji. Dobra, krople deszczu. Dziwne, ale wydaje mi się, że to będzie strasznie proste. Paradoksalnie to mogą być krople deszczu, więc nie wiemy tego. Nie mamy ten, albo deszcz po prostu mógł być.
Mógł jeszcze być po prostu deszcz. Ale załóżmy, że to były krople deszczu. Przeciwbólowe, dobra, pigułki przeciwbólowe. Myk, siu, siu, siu. I tutaj będzie wychodzić. Zróbmy taki inny odcień troszeczkę. Stąd będzie wychodzić takie, wiecie, opakowanie. Ala, już tak troszeczkę. I tu też będzie się walać. Takie, jeszcze inny odcień musi być. I tu już się jedno takie opakowanie wala. I tu są te takie, wiecie, te tabletki takie do wzięcia, co nie? Te tabletki antybólowe i tu już kawałek nawet widać tej tabletki. No wiadomo, o co chodzi. No a tu jakaś ten, tu jakaś taka tabliczka. No i może być jakiś i boom, co nie? Przeciwbólowe. I boom na przykład. I boom. Załóżmy, że i boom. Co nie? Wiadomo, pierdoły, pierdoły. Tutaj coś tam. Jakiś o gościu. No i gitara przeciwbólowe, może się to zorientujesz, co to jest, co nie? I boom, żeby było trudnie. I boom też działa. I boom? No. I boom. I boom też był. I boom. I boom. Była taka ten reklama, co nie? Przeciwbólowe. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy co będzie. No, ten. Inwalida po prostu? Albo wózek inwalidzki. Wózek inwalidzki. Spróbujmy, wózek inwalidzki może. Dobra, spróbujemy wózek inwalidzki. Nie jestem pewien, może być jeszcze po prostu inwalida. Ale dobra. Inwalidzki. Dobra. Dobra, zobaczymy kto jest pajacem. Kurczę, ostatnie ciężkie było. Zobaczmy, kurczę, co wy, jak wy to robicie, te takie znaczki? Wy nie, to jak robicie? Nie, strasznie mało czasu. Co tu się, znaczki? No co tu się dzieje? O co chodzi z tymi tutaj, pokazuje te punktacje takie? Nie, to jest tutorial, chyba. Byku. Aaa. Okej, okay. Bo ja tu nie kumam. O, ja nie przeczytałem, bo dobra, się skupiłem. Dobra, siema, witam, pogrzebać hasło było i to całkiem ciężkie hasło. Okay. Czasowniki są ciężkie. Czynność. O, nice. Ej, no dobrze narysowałeś, Manciu. Kopanie grobu. To jest bardzo blisko. Okej, okej, no próbowałem się, starałem. Grabasz kopie grób? Nie ma z tym nic złego. Niepotrzebnie określenie grabasz, ale okej. No właśnie, niepotrzebnie. Grabasz RZ chyba też? A to inna sprawa, że kurde, ktoś nie potrafi pisać, to... Dobra! Ale ładne, no, ładne. Napisał. No i właśnie, Karigoda napisał, że chodzi stricte o grabasz. Grabasz był źle. Ale patrzcie, grabasz akceptuje, no, że grabasz akceptuje. Tutaj nic nie było sus w tej rundzie. Tutaj nic nie było sus. Chodzi o to, czy zmieniasz w tym, co było wcześniej. Ortogram był sus. Smażyć. O, ja tego nie miałem. Smażyć. A to każdy dla każdego odpowiada? Czy to jest tak też tylko częściowo? Może powinniśmy ustalić, że zawsze jak jest czynność, to piszmy w bezokoliczniku. No, o, blady uszu! Są tanie liście dmuchawą. Czym jest bezokolicznik? Tak, bo to są liście, jest dmuchawa, no proste. Bezokolicznik to jest czasownik, który nie ma określonej osoby. Tylko nie w tą stronę trzyma tą dmuchawę chyba. Bez o, patrzcie, dmuchawa do liści. Każdy mój stream, bo tak. O, dokładnie. Nie to gram zna. Ej, czy to jest taki profesjonalny? No Blady zgrifował mocno. Wiecie co jest najlepsze? To Blady zgrifował, ale całej reszcie już zaliczyło, że jest dobrze. Jak zgrifowałem? Nie, bo ja to widać, tam są liście, tam jest wiertło. To jest jak dobrze napisany egzamin z matematyki, czytaj nie w Polsce. Jak zrobisz błąd, ale potem przez ten błąd dalej kalkulacje będą dobre, to dostajesz tylko za jeden błąd na podstawowe punkty. Więc jeżeli ktoś zdufił, ale potem od tego punktu wszyscy mieli dobrze, to nie jest ich wina. Słabe hasło wymyśleliście, tak mi się wydaje. Krople deszczu, łatwo. Kropla deszczu. Albo krople deszczu. No ale krople deszczu, ale AB, śmierdzisz. Ja się starałem jakoś to zrobić, nie wiem, bardziej abstrakcyjnie. No AB jest podejrzany, mi się wydaje. No koniec, przepraszam bardzo, zrobiłem. Graf, słucham, co to ma być niby? No, TVN Meteo. Nie, prognoza pod. Strollowałeś, sus jesteś za to. Za tą rundę jesteś sus. Ej, ale AB bardziej moim zdaniem jest podejrzany. Whisky. No. Zobacz, jak ładnie narysowałeś to inne. Balant? Balant, właśnie! Balantajs się pisze! Ja cię kręcę! No i zepsuł! Dobra, AB jest sus. Ale czemu ja? No ja napisałem to, co... Ja napisałem to, co było, no. No nie, źle, AB, no. AB jest podejrzany, ja bym go skreślił. No, co? No przecież zrobiłem to, co było. No co przypisuję? No to co ty zrobiłeś, no? Nie, no nie wiem, AB, ale zobaczcie, zagdało mi okejkę, że dobrze narysowałem, w ogóle nie wiem czemu. Ale czemu daje okejkę, że dobrze narysowałem? Bo narysowałeś to, co ci napisałem.
Ale gra rozpoznaje, no że to narysowałem? No, no. Czy nie no rozumiem? No chyba tak, taka mądra gra. Musi. Czyli ktoś to zaznacza, bo nie rozumiem, masakra. Nie, tutaj nie słuchaj moderator, który... No, nie, to było... To było... To było... Nowa emotka to będzie. Będzie try hard, try fi i try... Wózek inwalidzki premium. Matrix. O nie. No nie, źle. No nie, źle, co nie? O nie, tak, gra, wstrolowałeś znowu, bo zrobiłeś... Miał być inwalida, zrobiłeś znak specjalnie. No, nie wiem, jak narysować to inaczej. Śmierdzisz mi. Dokładnie. Ejbi śmierdzi. Ejbi, ja, czemu ja śmierdzę, co nie? Ale ty rzucasz na mnie gra w tym momencie, kiedy jesteś podejrzany. Nie, ja rzucam, na to ja nie. Dobra, Ejbi. Ej, a jest jeden impostor, czy dwóch? Jeden. Czyli Ejbiego musimy skreślić. Ale o co wam chodzi, no? Ejbi! Tutaj uważnie patrzcie, bo tutaj ktoś trollował, bo 1,50 m nie jest wysoko, więc zaraz zobaczycie. Wysoki. Pomiar wzrostu. Aha, czyli to tutaj... był pomiar wzrostu, no, no i tyle, tutaj co ja mam. No co, a co miałem innego tu zrobić? Po dwóch ludzi. Jest kurwa no, wysoko, pan Paweł. No, bloody wyczaju. No, ale wysoko, no tak. 1,50 m. No. 1,50 m. No nieźle, Ejbi. Nie, no Ejbi, co skala, no. Nie, no Ejbi, błagam cię. No jest 1,50 m. Ejbi, no impostorem jesteś, co nie? Ale zastanówmy się, czy to Ejbi jest impostorem, czy jest pajacem. Ej, impostorem jest, patrz po jakiegoś sposobie śmiechu, ja go znam w Amokas. No, to tak jak fejkowanie burgera, którego robi bezglutenowego. Za długo burgera. Nie, no dobrze, gra zrobi tego Batmana. Nie wiem, nie oglądałem nigdy. Średnio zrobiłeś tego Batmana, byczku. Przepraszam, nie oglądałem nigdy Batmana i robisz starszy znak rozpoznawczy Batmana, nie aktualny. Chat powiedział, że źle. No bo to był starszy znak, nie? To jest... Ja wiem albo... tylko, że to na... że grałem w grę w Arkham Asylum i wiem, że taki okay. Świat, że to odrobili na niebo. No bo ja no, nie wiedziałem, co to miał być, no przepraszam, to nie, nie, no Ejbi, no Ejbi, no to... Ej, no o co chodzi? Nie, nie, nie. Ej, a w ogóle za co impostor dostaje punkty? Za każde to, co zrobi źle i nikt go nie zgłosi. A jak można go zgłaszać? W sensie nikt się nie skapnie, po prostu dostaje za to punkt. A jak go można zgłaszać? Na sam koniec. A, na sam koniec, Kuba. No i właśnie, Graf, jeżeli jest tsunami, ja rozumiem, ale kto serfuje pan za tsunami? Widzisz rozmiar tej fali, byku? Widzę, ale oni serfuje podczas tsunami. Tak, tak. To było... To było chyba zbyt... Nawet Ejbi, obaj są impostorami, mi się wydaje. No to, przepraszam bardzo, Graf tutaj zmienił. Ejbi, tłumaczy się winny. Kurde, obaj są podejrzani strasznie. Strasznie się narzuca. Ja ciebie mówiłem zanim kto... Dobra, dobra, zanim zagłosujemy. Słuchajcie, moja opinia jest następująca, wiem, że nikt nie pytał. Ejbi po prostu gra pajaca, ale Graf naśmiewa się z Ejbiego, że jest pajacem, a Graf się nie naśmiewa z ludzi, że są pajacami. Wasza strata, jak ja jestem, jeżeli mnie wywalić, dobrze, zróbmy tak, wywalcie mnie, jeżeli ja nie jestem impostorem, to Ejbi jest impostorem. Ej, nieprawda. Wywalcie mnie, jeżeli ja nie jestem impostorem i gra kontynuuje, to Ejbiego w następnej rundzie i wygrywacie. Ja się poświęcę dla was, skaczę na granat w tej chwili. Ale ty próbujesz na mnie zrzucić. Chyba. Ale dobra, zagłosuję na Ejbiego. Jeżeli ja jestem niewinny, to... Mówimy, dlaczego ja ciebie jako bambik doceniam, jako człowieka. Ej, a ja zadzwoniłem, ja zagłosowałem na Ejbiego, więc... Co jest to? What? Ej, czemu oszust wygrał w takim razie? Ejbi dostał najwięcej punktów. Nie wyrzuciliśmy go. No i łatwo z wami. No nie! Ja cię kręcę, no przecież to było oczywiste, że to jest Ejbi, nie wiem czemu na Grafa głosowaliście. Ejbi jest pajacem. Upośledzeni. No. No kto rysuje 1,50 m i 50 m? No, osobno. Przecież widać było, poza tym po głosie było znajome, że to jest AB. Po głosie, już leci. No, pierwszy raz gramy, czyli lecimy dalej. Dobra, nie jesteśmy tym, nie jesteśmy byczkiem, więc luz. Dobra, astronauta to tak, tak, w takim kostiumie ciężkim, co nie? To będzie proste w miarę. Tak mi się wydaje, że ładnie to rysuje. Co nie? I generalnie chodzi o to, że w przestrzeń kosmiczna będzie. Nie to! Cofnij to! Tu jest niedokończone. Tu jest ten, przerwy są. Chodzi o to, że to, ale czerń. O! Co nie? I zróbmy takie gwiazdki teraz. Kurwa, to co to ma być? Co to ma być?
Jeszcze raz, szybko to, naprawmy to, dobra. Dobra, nie połapią, połapią się. Chyba. Cholera, dobra, połapią się. Dobra, gwiazdki. Zróbmy takie gwiazdki, że tu są, nie umiem gwiazdek rysować. No ale wiadomo, że chodzi o takie gwiazdki. No jest w przestrzeni kosmicznej. O, tu jest Ziemia, co nie? Planeta Ziemia. Kurde, nie wiem czy zdążę. Wody są. No jest ten, zielona. No wiadomo, wody, kurde, nie zdążę. No wiadomo, tam wody pełno, dużo wody. Dobra, nieważne, połapią się. Na pewno połapią się, że jest ten. Dobra, teraz twoja kolej opisać tej sytuacji. No to co? Ten, jak to się nazywa? Odcedzać. O, odcedzanie. Odcedzać? Odcedzać? Napiszmy ten. Odcedzać. Odcedzać? Nie mam pojęcia. Tak napisałem. Nie możecie mi mówić. Nie możecie mi starzyć podpierający się. Nie możecie mi mówić. No. To tam, gdzie tam admini? Proszę, jakieś chyba zaczną, albo Baniksy zaczną lecieć, bo jedno mówię, a nikt to nie słucha. Dobra, tutaj musi mieć taką laskę. O, co nie? I on opiera się. No jak mi ciężko. Tak, o. Jak mi ciężko. Co nie? Podpierać się. Starzec podpierający się, to musi być smutny w sumie, tak po zastanowieniu myślę. Musi być smutny. No, smutny musi być. Musi być taki ten, o, taki musi być. No i musi być stary też, więc musi być włosy mieć takie stare. O, jak mi ciężko. I chodzi o to, o czynność. Nie wiem, czy nie dadzą radę. O podpieranie się. Chodzi o to. O, jak mi ciężko. Dobra, połapią się na pewno. No. Dobra. Połapię się na pewno. Co nie? Teraz twoje kolejne opisanie tej sytuacji. Co to jest? Szpital komercyjny. No, niech będzie. Niech będzie szpital komercyjny. Dobra, lecimy dalej. Kierowca pojazdu, dobra. Kierowca pojazdu, czyli jest typiarz, jest tu ten, kierownica, taka myk. Sru, co nie? I po drugiej stronie siedzi ziomek, tu się trzyma łapami. Co nie? Siedzi sobie typek. No i tak wiecie, trzyma się. Tutaj jedną łapą, tutaj drugą łapą i sobie jedzie. Co nie? I sobie jedzie. A to jakaś tam jego fureczka jest, co nie? Jakaś furka, brum brum, co nie, wiadomo. Tu, brum brum. O, żeby nie było, żeby było wiadomo, że chodzi o tego, kierowcę. Co nie? No, dobra. No, damy jakiś może znaczek jeszcze, że ten, jakie są jeszcze znaczki aut na przykład. Albo nie będziemy dawać. Będzie za łatwo wtedy. Dobra, połapią się. Koła jeszcze? To jest z tej perspektywy, więc ciężko byłoby koła narysować, ale jest git, tak mi się wydaje. Teraz swoje kolejne opisanie tej sytuacji. Płacz. Płacz niemowlaka. Dobra, nie. Płacz. Dobra, płacz po prostu. Albo smutek. Płacz chyba. Łzy ewentualnie. Łzy. Łzy? Łzy, niech będzie łzy. No, trochę takie litera B. Okej. Okay. O wiele B. B. Po prostu B. No, litera B, wiele. Dobra. Łatwe na razie. Cokolwiek B. Cokolwiek mogło to być. To wydaje mi się, że w tej chwili to było bardzo proste. B jak bladi, dokładnie, B jak bladi. No niestety, jakbyście, tak to jest, kiedy podpowiadacie, a było powiedziane, że nie możecie podpowiadać. Kurde, jak szybko narysowałem, aż nuda, co nie? No, dobra, to narysujmy jeszcze trochę B. Co tam? B. B, takich mniejszych. Mogłem sobie szybciej pomyśleć o tym. B. B. Dobra, gitara siema teraz.
Dobra, kolejny. Teraz twoje kolejne opisanie tej sytuacji. Worek ziemniaków. Wszędzie bym to rozpoznał. Worek ziemniaków, proste. No, co nie? Worek ziemniaków i tyle w temacie. Tak, tak, taka sytuacja. No. Ej, w jednym nie wiem, czy mam co. Dramat, ja nie wiedziałam, co wy ja pani powiem wam szczerze, że chciałem przeprosić, strollowałem to w cholerę. Też, no właśnie też. Tak, o, weszło. Dobra, każdy strollował, każdy impostor. No właśnie, ja nie wiem, dobra, każdy impostor mówi, że strollował. Zobaczymy, zobaczymy. Ciekawe. Narysowałem ładną laskę, tylko że zapomniałem zaznaczyć laskę. No właśnie, a ja napisałem, że nie, no i no błagam. Ale nie dało się napisać więcej niż podpierający się. O, jest laska. Dobrze. Nie, bo ktoś umie trollować. Laska wróciła, dobrze. Chciałem napisać laskę, ale no niestety nie dało się napisać. Kajkoda! Ale na dwie laski, na dwie. Laskę chodzi, no. O nie! Matrix. No nie, źle Matrix, dobra. Potępiam to zachowanie. Uważam, że powinieneś dostać 40 lat więzienia na Twitterze. Strasznie mało czasu, ja panikuję jak debil. Dobra, ej. 40 lat jest wystarczająco? Kari, ale sen, czego ja? Przecież dostałem starzec z laską. Dostałem starzec z laską. Narysował laskę jako kobietę. I z laskę, no mało. Okej, to jest ten wątek. Czekajcie, czekajcie. Kidosy i nie zdążyłem napisać. Okej, ktokolwiek następny napisał. O nie! Ale to była moja reakcja. Ej, Mitrix jest trochę podejrzany, mi się wydaje. Zauważyliście? Zaakceptowało. Przedszkole, a wyszło takie coś. Nie wiem, Worek ziemniaków, proste! Nie dogadaliśmy się. Ej, ale Mitrix jest coś ten, podejrzany strasznie. Tak, mogę wylecieć, przyznaję, ale naprawdę... Dobra, cicho Mitrix, jesteś podejrzany. Pas bezpieczeństwa. O, to takie miało ewolucję. O kurde. To miało ewolucję straszną. To dramat, w sensie dramat. O kurde, dobra, nie patrzę ten rysunek. Ej, to też jest podejrzany, co nie? Pojęcia, co się dzieje na tym rysunku. No, to był pas! Przez chwilę widziałam tą kobietę i wygląda, to wygląda jakbyś miał, kuźwa, hełm w Minecrafcie diamentowy i zamiast małpy przybałeś na kierowcę w środku. Przepraszam, że nie umiem narysować ale wiecie co? Ale Karigoda też jest podejrzany, zobaczcie! Miś kierowca! Ej, ale zobacz! Gdzie ja misia narysowałem? Miś kierowca, zobaczcie co Karigoda napisał. Podejrzany! Karigoda ma coś sus! Wygląda jak Monkę bardziej Karigoda. No nie, samochód, zwykłe hasło. Mitrix i Karigoda są podejrzani. Obiekt. O, obiekt. Obiekt. Nie obiektyfikuj aut. No nie, no. Mitrix tak samo jest podejrzany. Byłam pewna, że chodzi o karoserię, no. A wiecie jak się nazywa? Wiecie jak się nazywa? Oj, to nie zdążyłem. Nie, no wyrzucamy Karigodę, no błagam was. Nie, no tu spieprzyłem, to naprawdę spieprzyłem. A wiesz jak się nazywa animatorka polska, która robi wiele odcinków z tego samego motywu? Nie. Karo seria. No ej nie, no Karigoda tu ewidentnie jestem. Nie, no mówiłem na samym początku, że w jednym nie zdążyłem poprawić. Oskarżam Karigodę i Mitrixa. Przepraszam bardzo. Ładne. Mówiłem, że bezokolicznik. O, widzisz? Ładnie napisałem. Bezokolicznik gang. Ja tutaj trochę poleciałem z wyobraźnią. Halo. Skończyliście tego, czy jeszcze? Właśnie no, ostatnie dwie osoby, trzy osoby sprawdzamy i już lecimy. Łzy. A ja myślałem, myślałem o płakaniu. Ale czemu łzy, halo? No jak to dlaczego, bo była strzałka na łzy. Może dlatego. O, skończyła. Nie no, ale źle jest. Buzon jest za młody, żeby rozumieć ten... Ej, nie wiem kto! Mitrix chyba do bana. Karigoda albo Mitrix. Ja... Przysięgam. Mi się wydaje, że Mitrix, ja potrzebuję po prostu więcej czasu. Sorry, naprawdę. Ale raz narysowałem aptekę, myślisz, że szpital, więc... No, niestety mi się wydaje, że Karigoda jest taki świetny. Ja to wstałam, ja nie wiedziałam, Karigoda! Jest okienko 2-4, masz w szpitalu okienko 2-4? Tak, na dziecko małe. To się nie nazywa okienko 2-4. Tylko okno życia. Ja nie zdążyłem chyba napisać tu też.
O, szpital zaliczyło. Bo chciałem szpital albo pogotowie napisać. O, no właśnie. Karigoda, susus. Albo szpital napisałem. Szpital. Ej, po co ty dodajesz dodatkowe rzeczy, żeby... No bo Karigoda, na pewno ktoś by nie zgadł, co to jest. Czy wiesz, co to znaczy ambiwalentność? No. Zadowiałem, ale musiałbym... Po co ty, David, dodajesz dodatkowe rzeczy, bo to mi nie wiadomo, o co chodzi. Jakie dodatkowe rzeczy? A to w ogóle tego nie skojarzyłem, o co chodzi. Gra w piece, co narysowałeś. Co? Odsadzać? No totalnie nie ten. Blady jesteś... Mandzio, mówisz dobrze, czy Świetnie. Karigoda to też był dobry rysunek, ale na samym początku nie ogarnąłem w ogóle, o co chodzi. Dobrze, że ja nic nie narysowałem, bo zgryzłem. No właśnie, o co chodzi? No i co? Mat. Kurde, no Mityx, naucz się, jak za mało czasu, żeby dobra, nic nie narysować? Dobra, Blady, idź tam ten, no. Odcedzać. Dała radę też. Oj tak. Dobra. Ostatnia osoba? No, tak, teraz Blady jeszcze został. Ja. Astronauta. O, to był astronauta, ale ciekawe. Aha. To był astronauta. Dobra, kto mu dał silniki, jakie to jest w dupie? Nie ma żadnych silników. Powiem ci tak, ja narysowałem lepszą ziemię, ale ty narysowałeś lepszego astronauta. Astronauta i tyle! Wiem, co ja narysowałem. AB, Sasy jesteś. No, wyleciał się. Sorry, ja jestem Sasy, to nie, no AB, ty taki hasowaliś po prostu, że... Nie miałem co? Ja miałem no o co chodzi? No przecież enter, dobrze wyszło. No przecież nie, no AB, znowu jesteś podejrzany, co nie? Ja nie wiem po prostu. Czemu jestem podejrzany? Przecież potem... Co? Potem Patka dobrze narysowała. Nie, Karigoda jest Sasy. No Karigoda jest najbardziej. Jak byś to opisała? Karigoda albo Mitrix, kurczę. Ja jestem Sas, ja z ręką na sercu. Ja mówię, że albo Mitrix, albo AB drugi raz po prostu jest... Czemu ja miałbym być? Mandzio, ty na kogo głosujesz? Ja uważam, że Mandzio? Mitrix, kurde, nie mógł aż tak PPG ja odpalić, ja uważam, żeby... Naprawdę, ja spanikowałem, że AB dwa razy pod rząd nie jest. No, też tak myślę. Czyli co myślisz, to na kogo byś głosował? Ej, w sumie ciężki wybór. Mi się wydaje, że Karigoda bardziej jest podejrzany, Imo. Nie, mi się wydaje, że Mitrix jest bardziej podejrzany. Ej, czemu tak na mi AB? Nie Vladi tym odcinkiem. No to bez sensu, gdybym, kurde... Jak dałem radę, robiłem perfekcyjnie, proszę się odczepić. AB, ja nie narysowałem dwóch rysunków i dwa nie napisałem, bo po prostu nie zdążyłem, bo rozmyślałem, co napisać. No dobra, to, musisz to są cztery z ośmiu, czyli połowę źle zrobiłeś. No ale to przechodzi tak z tekstu. Dobra, niemożliwe jest to, żeby AB był dwa razy pod rząd. Nie wiadomo, może być, szczerze mówiąc. Dobrze! Dobrze! To zwycięstwo oszusta! Przecież dobrze, ale... mówiłem, że Karigoda! Kto na niego nie zagłosował? Zaraz zobaczymy na Mitrix. Ja, bo znowu AB jest tym! Nie, no naprawdę bardziej Mitrix! AB, naprawdę! Znowu sabotujesz nas!